I ten kongres będzie właśnie po to, by małżonkowie i rodzice wypełniali swoją przysięgę, najpiękniejszą przysięgę, jaką człowiek może złożyć na tej ziemi i najpiękniejszą miłość, jaką może zrealizować z pomocą Boga. Bez pomocy Boga tak niezwykłej miłości nikt nie zrealizuje. I dlatego tu już wspomnę to, o czym będziemy mówili w następnym tygodniu wielokrotnie, że pierwszym znakiem łamania przysięgi małżeńskiej jest lekceważenie więzi z Bogiem. Jeśli mąż czy żona, częściej mąż, zaczyna oddalać się od Boga, od Eucharystii, od modlitwy, od sakramentów, to zaczyna łamać przysięgę małżeńską, bo ślubował, ślubowała, że będzie kochał miłością małżeńską, rodzicielską z pomocą Boga. A jeśli się oddalamy od Boga, to jak będziemy korzystać z Jego pomocy? To Bóg będzie pomagał, ale nie będziemy z tej pomocy korzystać. Ale o tym będzie wiele w czasie tych rekolekcyjnych spotkań przez cały kolejny tydzień. A dzisiaj, moi drodzy, po pierwsze dziękujmy Bogu za naszą tajemnicę niezwykłą, za to, że i ty, i ja, i każdy z nas, i wszyscy ludzie tej ziemi jesteśmy przez Boga kochani za każdą cenę, na zawsze, nieodwołalnie. Choćbyśmy Boga przybili do krzyża i potraktowali jak złoczyńcę, nie przestanie nas kochać. Wróci zmartwychwstały, nie po to, by się mścić, by odwołać miłość, lecz by potwierdzić, że jesteśmy kochani. Dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy ukochanymi dziećmi samego wszechmocnego Stwórcy. I że Bóg zapłaci każdą cenę, bylebyśmy byli pewni, że nas kocha. A po drugie, dziękujmy Bogu za małżeństwo i rodzinę, za ten niezwykły pomysł najwspanialszych więzi między kobietą a mężczyzną. Nic tak nie cieszy, jak wzajemna, nieodwołalna, wierna, czysta, czuła miłość męża do żony i żony do męża. I przepraszajmy Boga za te wszystkie małżeństwa, które są w kryzysie, za te wszystkie małżeństwa, które nie dotrzymują przysięgi małżeńskiej. I módlmy się w intencji wszystkich uczestników tego kongresu, aby odnowili swoje małżeństwo i rodzinę, aby w ich domach było coraz więcej Bożej miłości i coraz więcej mądrego Bożego wychowania. A zacznie się zmieniać nie tylko oblicze poszczególnych małżeństw i rodzin, ale oblicze tej ziemi, stworzonej z miłości do miłości. Amen.